Amelka ciekawa odkrywa wszystkie miejsca. Albo po prostu znowuż psikusa chce mi zrobić i mnie wystraszyć. Witam Państwa. Serdecznie zapraszam do twierdzy Bojen w Giżycku. To jest najpiękniejszy obiekt, nie tylko chyba w Giżycku, ale na Mazurach, który polecam do zwiedzania o każdej porze dnia i roku. Dlaczego tak jest istotny? Jest to, proszę Państwa, XIX-wieczna twierdza, praktycznie niezmieniona od czasu jej powstania, czyli 4 września 1844 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę tej twierdzy. Dlaczego w tym miejscu? Bo to jest istotne. W tym miejscu dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, to jest przesmyk pomiędzy dużymi jeziorami. Z jednej strony jest jezioro Niegocin, z drugiej strony jezioro Kisajno. Dalej są dwie puszcze, Porecka, Romińska, a tam Piska. Więc to jest pod względem strategicznym jedyne miejsce, gdzie wojska z jednej bądź z drugiej strony mogłyby bezpiecznie, w miarę bezpiecznie poruszać się. Ale właśnie dlatego, żeby się nie poruszały, wymyślono twierdzę w tym miejscu. I dlatego dzięki temu panu, który tam jest właśnie na frontonie Bramy Giżyckiej, to jest generał wojny Henryk von Bojen. On był takim admiratorem budowy tej twierdzy i tak naprawdę dzięki jego staraniom ta twierdza tutaj powstała. Więc proszę Państwa, znajdujemy się przed laboratorium prochowym, które tak naprawdę jest z nazwy w tej chwili laboratorium. Tak naprawdę to w tej chwili jest takie mini muzeum broni na przestrzeni wieków nawet. A dlaczego prochowe? Otóż do 1905 roku, do czasu wynalezienia prochu bezdymnego, proch produkowano tutaj konkretnie w tym laboratorium. Ale to jest jeden z wielu obiektów, które warto tutaj na naszej twierdzy zwiedzić. Kilka słów na temat w ogóle samej twierdzy. Twierdza, teren twierdzy to około 100 hektarów, proszę Państwa. Najważniejsze elementy twierdzy to donżon, który tam przy bramie Giżyckiej był. To jest najwyżej położony punkt twierdzy i majdan tam w dole, najniżej położony, główny plac. To tam już pani będzie, to tam ewentualnie pani... Tak, to się przejdziemy. Podstawowe takie obiekty, które tutaj są i które warto zwiedzić, to trzy koszarowce, przy jednym myśmy stali, takie same wszystkie, dodatkowo 5 schronów piechoty, 8 tak zwanych schronów pogotowia żołnierskiego i najważniejsza rzecz komunikacyjna to 4 bramy. 2 bramy główne, czyli brama Giżycka i brama Kętrzyńska i 2 bramy pomocnicze, czyli brama Prochowa i brama Wodna. Czyli to są te najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o... Dodatkowo mur Carnota, który otacza całą twierdzę, którego długość jest 2603 metry. On jest jednym z elementów obronnych tej twierdzy. Poza tym na Majdanie znajdują się rzeczy warte zwiedzenia, warsztat zbrojmistrza, stajnia z wozownią, stacja gołębi, warsztat artyleryjski oraz arsenał. I ruiny, spalone ruiny niestety dwóch spichlerzy, które tutaj się znajdowały. Pozostałe warte zwiedzania rzeczy to brama straży, która znajduje się wewnątrz muru Carnota oraz niedawno oddana ścieżka rowerowa, którą można pokonać rowerem bądź pieszo wokół naszej twierdzy. Czyli zobaczyć można tę twierdzę z zewnątrz, krótko mówiąc. Wchodzimy do laboratorium korytarzem. Takie jest wejście. Mm.
Widzisz, tak się kiedyś ogrzewano w takich okopach. Tutaj narzędzia wcześniejsze do rozpalania ognia, łuk. Tutaj mamy różne topory. Szabla. Pistolet jest ten. To jest karabin, wiesz? Czapka. Hełm, tak? Tutaj mamy granaty. Bombę robi się. Armata przed nami, ogromna lufa, różna amunicja, a to jest tak jak kiedyś było w okopach, jak się zasłaniali. Ten krąg przypomina mi miejsca, gdzie najczęściej za tym murem znajdowała się ogromna armata, która broniła tego terenu. Już jesteśmy przed budynkiem, więc wchodzimy do środka. Chłodniej w takie... Nie ma duchów. Ty wszędzie chcesz duchy znaleźć. Tutaj chyba był piec. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Czy to... Czy to komin? Tak, komin. Ja tam nic nie widzę. Tutaj coś było... Raczej jest na dole, ale już jest zagrodzone. O, tu chyba było zejście na dół. Idziemy zobaczyć teraz troszeczkę dalej. Tutaj jest przejście. To chyba do miejsca, gdzie widzieliśmy przez okno mury. Chyba, że się mylę. Nie, tu jest jakieś kolejne wejście. I tutaj też jest mury. Tutaj co jest? Dziura. No to uważaj, nie chodź tutaj, żeby nie wpaść. Zbieramy się teraz za Melką do bramy wodnej. W tej chwili idziemy pod spodem, pod u góry były wały, na których staliśmy, schodziliśmy z tych schodów. Czyli co tutaj zobaczyła się? Ale tego tutaj jest pełno. Tak? Idziemy. Sal jest bardzo dużo. O, tędy możemy wyjść. Ale zobaczcie, jaki jest ogrom tego z pomieszczenia do pomieszczenia. Wrócimy, sfilmujemy tutaj wyjście.
Zobaczymy, co tutaj jest. Jakieś przejście dalej. Jest pozamykane. Nie, otwarte są. Tylko, że to już chyba nie będzie dla was. Bo jest ciemno, więc ja wyłączam kamerkę i wchodzimy za Melką. Znajdujemy się w kolejnych pomieszczeniach. Tak idziemy wzdłuż całego budynku. To wygląda tak, jakby jakieś piece były. Budynki były spalone, więc grozi zawaleniu. Widać tutaj, no tutaj, jak to się wszystko paliło. Tutaj takie budynki miniaturowe lub po prostu to były podobne do tych miejsc okopów. Doszliśmy do armaty polowej, która kiedyś końmi chyba była ciągnięta. Na górze wozowni są tutaj prace, obrazy, rzeźby. Więc warto tutaj przyjechać, zobaczyć. Znajdujemy się przy bramie Kętrzyńskiej. Wchodzimy do środka, zobaczyć. O, tu jest coś otwarte jeszcze. Pomieszczenia. Gdzie tu się znajdujemy? Nigdzie nie wyjdziemy. Chyba, że tam coś jeszcze jest. A my się już jakby... Nie, jeszcze na zewnątrz nie znajdujemy. Takie mała stróżówka. Pistolet. I tam dalej idzie mur. Zobaczymy, co się kryje. Idąc w kierunku bramy. Takie jakby wejście przed jeszcze jedną bramą, bo podejrzewam, że tutaj też brama jest, była, bo są zawiasy. Idziemy z Amerką. Szlakiem teraz czerwonym. I za chwilę znowuż dołączymy do zielonego i niebieskiego.
zbliżamy się do kolejnego przejścia. Stoimy przed budynkami koszarowymi. Znajdujemy się w Koszarowcu i tutaj przed nami jest makieta całej twierdzy. Tak, tu jest szpital. Giżycko. Miasto. Mamy pokój Ciesielstwo. Naprawdę warto przyjechać, zwiedzić tą twierdzę, bo jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do pokazania. A tutaj tkactwo, ale piękne wszystko. I nawet jeszcze fortepian. I tak tutaj tkano na takich urządzeniach. Już mamy salę regionalną. Widzisz, to taka wanna stara. Kiedyś była.